Za chwilę rozpoczniemy wspólną medytację. Dzisiaj zabieram Was w jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie często spaceruję z psami. Zapraszam Cię do wspólnej medytacji. Usiądź wygodnie w pozycji wyrażającej godność. Jeśli siat skrzyżny jest dla Ciebie niewygodny, możesz usiąść również w innej pozycji, możesz usiąść na krześle i podeprzeć kręgosłup oparciem krzesła. Rozluźnij się i usiądź z wyprostowanym kręgosłupem. Wygodnie ułóż ręce na kolanach lub udach. I pozwól, żeby Twoje barki, ramiona zaczęły miękko spływać w stronę podłoża. Unieś czubek głowy, pofruń z czubkiem głowy w stronę nieba. Poczuj, jak Twój kręgosłup wydłuża się, wyfruwa z miednicy, ale jednocześnie nie napinaj mięśni, żeby utrzymać tą wyprostowaną postawę. Możesz wyobrazić sobie, że do czubka głowy masz przyczepiony balonik, który ciągnie Cię teraz za czubek głowy do góry, a razem z Twoją głową wyfruwa w stronę nieba kręgosłup. Niech Twoja miednica będzie stabilnie oparta na podłożu. Jeśli siedzisz w siadzie skrzyżnym, pozwól, aby kolana i uda opadały miękko w stronę podłoża. Siedź z prostymi plecami, ale zrelaksuj mięśnie. Poczuj, jak Twoje łopatki oraz mięśnie karku spływają w stronę podłoża. Pozwól, żeby ramiona miękko od barków spływały w stronę łokci, a łokcie niech skapują w stronę ziemi. Ustaw wzrok na wprost, ale nie wyostrzaj go. Zacznij stopniowo wycofywać wzrok i pozwalaj, aby kolory i kształty, które są przed Tobą, powoli zaczęły się zamazywać, zlewać, łączyć. Następnie, nie pochylając głowy, skieruj wzrok w podłoże i osadź wzrok na jakimś punkcie, metr, półtora metra przed Tobą, tak aby Twoje spojrzenie mogło miękko spocząć na tym fragmencie podłoża. I również nie wyostrzaj wzroku. Niech kąciki oczu będą świadome przestrzeni, która Cię otacza. Zauważ, czy Twoja postawa jest stabilna. Zauważ kontakt z podłożem. I pozwalaj, aby ciężar Twojego ciała spływał do tych obszarów, tych miejsc, które są w kontakcie z podłożem. Poczuj, czy Twoja postawa jest stabilna, czy masz w niej oparcie.
Jeśli za jakiś czas pojawi się dyskomfort w pozycji, postaraj się nic nie zmieniać, zaakceptuj chwilową niewygodę. Pamiętaj, że jest to stan przejściowy i ten dyskomfort też nie będzie trwał wiecznie. Teraz zacznij zauważać dźwięki, które docierają do ciebie z zewnątrz. Te z najbliższego otoczenia i te dobiegające gdzieś z oddali. Nie nazywaj ich. Po prostu zauważ, że są. I łagodnie przenieś uwagę na oddech. Jest on tak naturalną czynnością, że często nie zdajemy sobie z niego sprawy, jak jest ważny w naszym życiu. Zauważ go takim, jakim on teraz jest. Zauważ jego tempo.
Zauważ, gdzie on najbardziej się teraz manifestuje, gdzie go najwyraźniej czujesz. Teraz zauważ, co się dzieje w Twoim umyśle. Czy jest spokojny, osadzony, uważny? Czy może zauważasz, że kłębią się myśli? Umysł jest pobudzony, niespokojny. Uciekasz do przodu albo cofasz się do jakichś wspomnień, wrażeń. To naturalne, że myśli się pojawiają i nie chodzi o to, aby je negować. Spróbujmy teraz obserwować strumień myśli, nie zatrzymując myśli, która się pojawia, tylko pozwalając, aby przepływały jedna po drugiej jak chmury lub jak kadry w filmie. Nie angażujemy się w nie emocjonalnie. Jesteśmy zewnętrznym obserwatorem. I te puste momenty, które będą pojawiały się pomiędzy kolejnymi kadrami, pomiędzy kolejnymi myślami, możecie po prostu albo wypełnić ciszą, albo wracać łagodnie do obserwacji oddechu.
Jeśli przysypiasz, to taka pojawiająca się myśl może być jak espresso, które budzi Twoją świadomość.
Ból, który pojawia się w ciele, może być również podporą Twojej medytacji, ponieważ pomaga skierować uwagę do środka. Odciągnąć uwagę od natłoku myśli. Powoli będziemy kończyli medytację. Zacznijcie ponownie zauważać dźwięki, które do Was docierają. Te dalsze i te bliższe. Zacznijcie zauważać przestrzeń, którą macie wokół siebie. Z przodu, z tyłu, po bokach. Nad sobą, pod sobą. Następnie zacznijcie powoli unosić wzrok.
Połączmy dłonie. Oprzyjmy kciuki, kłęby kciuków na mostku. Zamknijmy na chwilę jeszcze oczy. I z wydechem pochylmy głowę w stronę serca. Poczujmy ciszę i spokój w sobie. I podziękujmy sobie za dzisiejszy poranek. Łagodnie przenieśmy ręce na kolana i unosząc głowę, powoli otwórzmy oczy. Dziękuję bardzo za wspólną praktykę medytacyjną i za chwilę widzimy się na praktyce asan. Do zobaczenia.